Życie miałem bardzo barwne, szczęśliwe. Co sobie w zasadzie wymarzyłem, to do tego doszedłem. Stawiałem sobie całe życie zadania, które starałem się wykonać. Już w wieku 16 lat byłem na Sarmacie i trenowałem boks. Założyłem też sekcję uczniczą w drukarzu. Wychowałem troje dzieci, więc mam satysfakcję. Także myślałem, że będę długo szczęśliwy, zadowolony do starszych lat. Z kolegami jeździliśmy sobie naprzód do Brazylii, potem gdzieś tam do basenu Morza Śródziemnego i byliśmy między innymi na Krecie. Niestety, kiedy przyjechaliśmy z tej Krety, tak jak mówiłem, z kolegami, po 2 miesiącach coś mnie wyskoczyło na boku, jakiś taki guzek. Rozdrapałem go, myślałem, że może to kleszcz, może to coś jest takiego, co da się zdrapać, czego nie będzie. No ale to potem znów wystąpiło. Poszedłem do lekarza onkologa, lekarz powiedział, że trzeba to wyciąć. Wyciąłem. No niestety po tym wycięciu 2 tygodnie obrzuciło mnie cały brzuch, klatkę piersiową. Badania histopatologiczne poczynione z wycinka tego pierwszego guzka wykazały, że to czerniak złośliwy, nieuleczalny. Zadawałem się ciągle pytanie, dlaczego to tak się stało, bo przecież ja właśnie ze względu na ten sport, ze względu na czynne życie zostałem tak dotknięty chorobą, która nie powinna mnie złapać. Po tych 10 miesiącach od momentu zachorowania już byłem całkowita dętka. Nie mogłem chodzić, byłem słaby. I kiedyś tak jak wychodziłem z psem, to tak myślałem sobie, Boże, pomóż mi, bo jeszcze tych 70 nie doszedłem, niech trochę przeżyję, te 70 parę chociażby. I tak po 3 dniach po tej modlitwie zadzwonił pan profesor Rutkowski z Instytutu Onkologicznego, tam gdzie się leczyłem, na Ursynowie. I mówi, pan przyjdź. Włączył mnie do takiej grupy testującej nowy lek. Zapytano mi się, czy ja się zgadzam. Przecież ja mówię, panie doktorze, nie mam żadnego wyboru. Trzeba było mieć specjalnego raka ze specjalnymi białkami. Moje wyniki histopatologiczne poszły do Stanów Zjednoczonych. Tam mnie jeszcze sprawdzono, zbadano i wydano decyzję, że ja się do tego nadaję. Że to BRAF jest takie decydujące o zastosowaniu tego lekarstwa. I zażyłem pierwszą dawkę tego lekarstwa. Po 2-3 dniach poczułem od razu poprawę. Rany, które miałem na całym brzuchu i piersiach. Zapach psującego się ciała. To było straszne, że w domu nie można było wytrzymać. Zaczęły schnąć. Zaczął się stan tego poprawiać. Ja się poczułem lepiej. Miesiąc, w drugim miesiącu ja już miałem suche takie tylko wypryski na skórze, bo już minęło drugie 10 miesięcy od momentu stosowania tego lekarstwa. Czuję się oczywiście o wiele lepiej. Są dni, że całkiem dobrze się czuję. Człowiek ma jednak szczęście w życiu, to znaczy ja mam szczęście w życiu, że tak mi się udało w tym ostatnim momencie załapać na to lekarstwo. To jest taka nasza walka kto kogo. Na razie po tych 7, on do 7 miesięcy on wygrywał bezapelacyjnie, ja już byłem na deskach. A potem ja go trafiłem tym lekarstwem właśnie i teraz on jest na deskach, ale jeszcze żyje, jeszcze się rusza.